Siemaneczko, witam Was kochani serdecznie i Rokie z tej strony. Dzisiaj świetny materiał, mega materiał ze Śląską Działką. Będziemy gadać w zasadzie nie wiem o czym, ale pogadamy o tym, co się teraz dzieje w przestrzeni. Na pewno wszyscy są zmęczeni, na pewno ciało boli, nie boli, coś się wydarzyło i nie wiadomo dokąd to zmierza. Na samym początku jeszcze chciałem Was serdecznie zaprosić z Asią, czyli Śląską Działką, na warsztaty i Pawłem z numerologii. Linki będą w tym nagraniu właśnie do tych materiałów o Kierek Godom. Na spotkanie, taki spotkanie po prostu ludzi, którzy chcą coś zmienić, chcą coś zrobić, ale nie na zewnątrz, no w środku, czyli u nas, bo cała zmiana, nie wiem, czy się Asia ze mną z tym zgodzisz, czy nie, cała zmiana zaczyna się od nas samych, a cała reszta to jest wypadkowo tego wszystkiego. 12, 14 Zakopane, wszystko będzie podlinkowane pod tym nagraniem, także zapraszam do bio, zapraszam do opisu, zapraszam do nie wiadomo czego jeszcze, bo no ten filmik pójdzie na wszystkich mediach, czyli X-y, nie X-y, Facebooki, TikToki, YouTube'y i cała po prostu reszta. A teraz zapraszamy Was, Ty, a może Asia, może o tym spotkaniu my coś powiemy na samym początku. No i oby też właśnie wszystkich witam serdecznie, o Śląsko Działka, na kluchach wychowano i na modrej kapuście, i na karbinadli. Jademy po Śląsku gotka i powiem Ci szczerze, Arek, no bo dużo my już w zeszłym roku nagrywali różnych filmików, dużo wiedzy, dużo doświadczeń i jest czas przenieść to wszystko do realu, do tego, żeby się spotykać. I ja nie lubię tego słowa warsztaty, wiadomo, że trzeba to jakoś nazwać, ale nie umiem się doczekać na ludzi na żywo, żeby my tworzyli na nowo po prostu takie relacje z ludźmi prawdziwe, a nie te wirtualne, do czego oni nas zmusili w sumie. Oni, nie ma oni, te na zewnątrz nic nie istnieje. Nie ma żadnych wrogów, tylko po prostu my musimy w środku, ta praca, praca też tego nie lubię tak nazywać, tylko po prostu ta podróż wewnętrzna. No i chcemy dać ludziom naprawdę narzędzia takie, które będą mogli sami używać, bo ten czas już jest taki, że jest tyle tego zamieszania na zewnątrz, tyle jest tego w tej chujni całej, za przeproszeniem, związanej z tymi new age'owskimi, spirytualnymi, love bombingami, powiem tak, światło bombingami, że wszyscy chcą fruwać, wszyscy chcą kaź lotać, lewitować albo nie wiem co jeszcze, a nie wiedzą, zapomnieli o tym, że człowieczeństwo wygląda całkiem inaczej, że my możemy to wszystko połączyć, oczywiście ta duchowość, ale to musi być zdrowe, tam jest mnóstwo pułapek takich, które mogą zapędzić człowieka w całkowicie inną przestrzeń, inne miejsce. Ja chcę przed tym przestrzegać, bo nie identyfikuję się z tym światem, tym pseudoduchowym. Pokazuje autentyczność, pokazuje prawdziwość, człowieczeństwo prawdziwe i chcę w końcu spotykać się z ludźmi na żywo i to jest ta okazja właśnie na tym spotkaniu, żeby my razem, my jako nie, jako gurus, czy jacyś nauczyciele, czy nie wiadomo kim my są po prostu jednymi z Was i chcemy tylko dzielić się naszymi doświadczeniami i jeżeli ktoś to weźmie do siebie, to jest okej, ale nic, ja nic nie wiem i nic nie musi mi nikt wierzyć. Ja tylko dzielę się tym, co u mnie funkcjonuje, jak se radza w tych czasach właśnie teraz, jaki są i chcemy właśnie się spotkać z ludźmi, żeby my w końcu tworzyli takie grupy wzajemnie się wspierających ludzi, żeby to nie było tak pierdolenie w bambus i tylko gotka, a żadnych praktycznej takiej pomocy wzajemnej, czy też wsparcia, bo bogaty człowiek nie jest dlatego, że ma kasy mnóstwo, tylko bogaty człowiek jest wtedy, kiedy wzbogaca innych ludzi. No i Asia, tu mam takie pytanie do ciebie, to nie będziemy tam pierdzieć tęczą? Nie. Nie będziemy tam medytować grupowo, bo grupowo to ja uważam, że idzie seks uprawiać, a nie tam medytację. No, tak powiedzmy, no. Jokca, tam będzie dużo śmiechu, tam będzie dużo wspólnych rozmów. Te takie spotkania, to ja tak, bo dużo też tych takich spotkań przeszłam kiedyś w życiu i najlepsze były te spotkania, kiedy był czas w kuluarach się pogodać
i zrobimy to tak, żeby ludzie naprawdę wrócili do takiej prostoty, do takiej naturalności, a nie jakiegoś, nie wiem, fruwania rychty, co ty godzisz. Nie będziemy tam się narkotyzować, ani jakichś tabletek brać, żeby my się lepiej poczuli. I no, będziemy po prostu siedzieć razem, nie wiem, tam jakieś ognisko na pewno będzie i po prostu będą rozmowy. Będzie bycie po prostu ze sobą. Oczywiście będzie dawka wiedzy i narzędzi takich prawdziwych, nie takich, które musicie ciągle na nowo kaś tam kupować, no, że dostaniecie jakieś tam narzędzia, które będą wam pomagać w codziennym życiu, jak sobie poradzić, no właśnie w tym czasie, w którym my są, bo są te czasy mocno, mocno wyzywające do tego, żeby po prostu, no bo nic już nie zostaje, wszystko się rozpada, to co na zewnątrz jest, naprawdę jest jazda emocjonalna bardzo mocno, bo wszystko wywala do góry, tak jak te trzęsienia ziemi teraz są na zewnątrz, tak trzęsie wszystkim, co jeszcze kaś tam, nie wiem, jest nie w tej autentyczności, w tej prawdziwości naszej, te wszystkie maski spadać powinny, ale nie spadają jeszcze u wszystkich i my chcemy właśnie pokazać, jak to jest po prostu wrócić do tej swojej prawdziwej natury, bez tej maski żyć. Top, Asia. I teraz chodzi mi o to, żeby te spotkanie było takie, bo mamy to skonstruowane, a propos będzie tam dawka zdrowia, ja? Medycyny informacyjnej, będzie dawka świadomości, czyli przerabiania traum, emocji, relacji, bo teraz to jest mega, mega ważne, to teraz godą, bo to, co teraz nas za chwilę wszystkich dotknie, to, co się rozpoczęło w połowie czerwca, o czym godał Paweł z numerologii, a propos cyklu planet, czyli pewnego cyklu, który w naturze się po prostu dzieje i my na niego nie mamy wpływu. To po prostu się wydarzy i patrzymy na niego. I teraz są kolosalne zmiany na świecie i ludzie naprawdę się tracą, bo jedni chcą, nie wiem, przewalać system, drudzy chcą z nim walczyć, trzeci chcą zbudować coś nowego, czwarci obserwują. Piąto grupa ludzi stwierdzą, że a, mo to wszystko w życiu i pierdzieli, co ma być, to będzie. No i tak jest, takie są realia. I teraz te spotkanie. To nie chodzi o to właśnie, tak jak tyś powiedziała, żeby każdy z nas występował jak guru, bo będziesz ty ze swoim czasem, o powiedzmy w ten sposób, ja, co coś ciekawego powiesz, będą pytania otwarte, czyli ludzie będą nam zadawać pytania. Ja będę gadać o medycynie informacyjnej, Paweł zaś będzie gadał o szeroko pojętej numerologii, ale to nie ma nic wspólnego z tym światem, który ten New Age nam prezentuje, ja? Czyli siedzimy, pierdzimy tyczą, śmiejemy się do siebie, zakładamy ta maska, że jest wszystko dobrze i super, no i się po prostu no, cieszymy. Nie. Ja chcę, żeby to spotkanie było takie, że stajemy twardo na nogach, ja? I mamy ta jedna strona, z której się mamy cieszyć, bo my się mamy cieszyć z tych spotkań, właśnie z tych relacji, bo jedyne, co nam za chwilę zostanie, to jest właśnie to. Nic innego nie będzie. Czyli umiejętności, wiedza i relacje. Nic więcej nie będzie. Wszystkie pieniądze, wszystkie te ściemniane rzeczy po prostu przez system, one przestaną istnieć. I teraz moje pytanie jest takie, czy ludzie są gotowi na zmianę i chciałbym właśnie tutaj zaprosić na to spotkanie 12-14 lipca, czyli no blisko za tydzień, ludzi, którzy realnie chcą coś zmienić w sobie, realnie chcą coś zmienić w swoim otoczeniu. I teraz to jest ważny też przekaz do ludzi z miast, bo jak to się wszystko rozpocznie, to w miastach no raczej tam nie będzie takiego odpowiedniego środowiska do życia. Przyjeżdżają te zmazańcy, niezmazańcy, widzimy, co się dzieje na zachodzie, widzimy, że ceny idą w górę. Ludzie na wsiach jeszcze sobie poradzą, ale w mieście to będzie gehenna. I teraz jedyne, co my, moim zdaniem, możesz zrobić zapasy, wykopać sobie bunkier, kurwa, zakopać się pod ziemią. Nie wiadomo, co możesz zrobić, ja, bo niektórzy właśnie w ten sposób myślą. Moim zdaniem to w ogóle nie ma ta droga. Relacje, doświadczenie, umiejętności, współpraca, harmonia i dobro, zabawa na samym końcu. To jest moim zdaniem recepta na to, żeby przetrwać ten czas. No, też tak uważam, a teraz widzisz te relacje, właśnie chcemy to obudzić na nowo, kaś tam, żeby się właśnie zacząć spotykać, bo to, no, to coraz bardziej odchodzi i ludzie już nie wiedzą, jak ze sobą komunikować i
i on chce dać dawkę takiej nie tylko wiedzy, ale praktycznych narzędzi do tego, jak stać się prawdziwie odpowiedzialnym, dorosłym człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za swoje życie, który nie widzi tych tam na zewnątrz, że tam jest wróg, tam zaś ktoś jest, tam ktoś jest. My bierzemy całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co czujemy w sobie, za to, co robimy, za to, w jaki wchodzimy. W co wchodzimy, w co nie wchodzimy, bo ta walka nie jest na zewnątrz, no ona jest w nas. Jeżeli my nie zrobimy tego porządku tak do końca, w cudzysłowie to tak nazywam, nie uporządkujemy tych identyfikacji, w których my się znajdujemy, no to mi się wydaje, na zewnątrz się nic nie zmieni. Ta gra będzie dalej tam się toczyć i będzie na lęku wszystko działać, bo on nikogo nie strasza, nie chcemy w tym lęku być, bo ten lęk tam. No nie chcemy się tym karmić, my chcemy wejść w całkiem inną energię sprawczości i tego, że mamy odpowiedzialność wziąć za siebie i nie zrzucać wszystkiego na innych, bo my musimy po prostu to zobaczyć w sobie, być takim mocno świadomo otwartym i mieć te jaja w galotach, jak to godą, żeby spojrzeć w siebie nie jako osądzający sam siebie, tylko jako reflektujący do wewnątrz, który rychtyk chce tych zmian. I spojrzy w te gówno swoje, bo tego właśnie nikt nie chce oglądać. Szukają tego gówna na zewnątrz. A ja jestem zwolennikiem zobaczenia całkowitego tego marasu, tego gówna w sobie i tego gówna po prostu zintegrowania i nie odrzucania, że ja będę teraz wow, ja będę teraz oświecona, będę fruwać i ja nie będę miała nic w sobie złego i ja będę taką fajną dziążka, co taką grzeczną się zrobiła i będę tak fajnie teraz godać, nie będę knyć, nie będę się malować, nie będę nie wiem co. Nie, ja takiego świata po prostu nie chcę i ja chcę właśnie to, co powiedziałaś, wziąć 100% odpowiedzialność, że jak coś się dzieje w moim życiu, to nie zwalą, tyś mi to zrobił, tyś jest odpowiedzialny za to, a tyś mi to zrobił, a tyś mnie uderzył gdzieś tam na emocjach. Nie, ja chcę wziąć odpowiedzialność za siebie, co to o mnie jest, co to ze mną robi, jaki program we mnie się pokazuje, czy przekonanie o mnie samej pokazuje mi ta osoba. I ten świat właśnie na tym polega, że dopóki my tego nie zmienimy i nie wezmiemy tej odpowiedzialności, to uważam, że się nic nie zmieni. I dlatego te pierdolenie w bambus na samych takich filmikach czy coś, to nie zmienia człowieka. Po prostu do na kilka minut jako jakiś zastrzyk, jakieś zmiany, ale następnie znowu wrócimy do starych nawyków. Jak tego nie rozpoznamy, jak te mechanizmy działają, i to by da właśnie o tym by da gadać na tym spotkaniu, takim bardzo, jakby to powiedzieć, naturalnym i takim spotkaniu. Jakby to powiedzieć, brat z bratem, siostra z siostrą, nie chcę tu, żeby tu się zaś nie potworzyła jakoś sekta czy coś takiego, tylko jedni z nas, nie my jako uczący, tylko ja po prostu się dzielę tym, co odkrywam, co szukam sama do siebie rozwiązań, bo ten świat, to jak się to posuwa teraz, jest taki czas, że nie ma na to rozwiązań, bo nikt tego nie przechodził tak, jak my teraz to przechodzimy. My tak jakby zaczynamy w tym pływać, jak my się mamy w tym tutaj znaleźć. Bo ta transformacja jest ogromnie, po prostu, jakby to powiedzieć, no daje popalić, powiem szczerze, nie? No i nie każdy to może wytrzymać, tylko że ja komuś powiem, ja się trzymam jeszcze, to i to przeżyła, mogę się podzielić z wami też tym, jaki tam doświadczenia, bo tego nie godzą właśnie na tych podcastach czy na tych filmikach, a tam na żywo mogę naprawdę też się podzielić, nie dlatego, żeby dogadać o sobie, ale żeby się ktoś zainspirował moją historią, czy twoją, czy innych jeszcze osób, które tam będą, żeby dodać odwagi ludziom, że nie jesteście sami, jeżeli przechodzicie jakieś ciężkie momenty w życiu, kiedy wszystko tracicie, kiedy wszystko się wali, rozlatuje, rozpada się, kiedy zostajecie sami, wyizolowani, to mogę się podzielić tym, że nie jesteście w tym sami. No ja i teraz dużo ludzi mi, na przykład Asia do mnie dzwoni i mi go do ty Irokes, bo wyjebało mi się całe życie do góry nogami, ja nie wiem co się stało, zostało jak teraz są ze sobą. Czyś ludzi zaś mi go do stary, tak naprawdę ja już nie umiał uczestniczyć, nie umiał przebywać z ludźmi, nie umiał przebywać w tłumie, po prostu szlak mnie bierze. Ja to wszystko zaczynam czuć, ja i to fest, i teraz. Jest dużo takich spotkań w Polsce. Ja nie będę teraz wymieniać, żeby nie robić ani reklamy, ani antyreklamy, bo to nie o to chodzi.
różnego rodzaju festiwali, kaj śpiewają, klaszczą, płaczą, cieszą się, oczyszczają, robią kurwa mnóstwo rzeczy, ale ja się w tym pochytał, że to jest w większości, bo oni gadają teraz o wszystkich, ja, ale w większości niestety, ale to jest dalej ten New Age, czyli siedź na Tak. życi, medytuj grupowo, do czego ja, no nie namawiam nikogo, jak słyszę medytacja grupowo, że my coś zmienimy teraz jako jedność, my są dawno jednością i ci świadomi, którzy tych wyskoczyli ponad, może nie tyle ponad pewien podział, ale wyskoczyli jakąś tą świadomością troszeczkę w inne miejsce, o może w ten sposób, nie że wyżej i niżej, ale w inne miejsce, to oni doskonale o tym wiedzą, że jednostka jest w stanie zmienić wszystko, ale jako jednostka i tak nic nie znaczymy sami. Ja? Czyli z jednej strony te medytacje grupowe, te New Age, najwięksi ci duchowi, uzdrowiciele, kiedy nam przez lata go dali, Dalaj Lama i ta cała reszta, kiedy się całował z dziećmi i pierwszą wie, co on tam jeszcze robił. Oni nam go dali jak Żydzi, ona to tak patrzy ze skrzywionym tak spojrzeniem. I teraz chciałbym ludziom pokazać, że pomiędzy tym fruwaniem a tą ciemną stroną, tak naprawdę my powinni stanąć, bo każdy w nas ma kawałek takiej mafii, kawałek ciemnej strony. I teraz, jeśli ty tego kawałka nie uznasz, no powiesz, oni to nie jo, to nie jo, jo, no teraz świeca, ją muszę wibrować na najwyższych wysokościach i nie wiadomo co jeszcze. Obaj sobie jako w presa my się wpędzamy, a przede wszystkim jak wielki to jest zwiedzeni. I teraz, kurde, ja nie wiem, czy to w Biblii było napisane, czekaj, to było napisane, nie mam zielonego pojęcia, ale ja pamiętam taki cytat, że będzie mnóstwo fałszywych proroków. I No oby tak, to w Biblii wiele jest ich. napisane. W Biblii to jest napisane, ja? Ja, w Biblii to jest napisane. Ja powiem, Arek, tak, że no, dobrze, że tego tematu żeś dotknął, bo to jest bardzo, 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 bardzo niebezpieczne właśnie to, co teraz się dzieje. I ten czas się kończy, gdzie te wszystkie właśnie osoby, które chcą gdzieś tam prowadzić jako guru czy jacyś przewodnicy, to się wszystko kończy, bo ludzie często mają coś takiego, że wolą, żeby ktoś to za nich załatwił i tej odpowiedzialności nie chcą wziąć na siebie. A teraz właśnie my chcemy taką różnicę stworzyć, że my i tam właśnie na tym spotkaniu będą tylko i wyłącznie ludzie prawdopodobnie, którzy mają jaja i mają odwagę, ta odpowiedzialność wziąć za siebie, że już naprawdę nie ma pomocy na zewnątrz, nie ma tam. Ale dodaj, że mają jaja, bo to teraz gadasz o mojej płci, a ja dodam, że jeszcze mają taki twardy cycki, Ja wiadomo, że baba też moja, ja często, bo hop, często nie mają, ale ja wierzę jeszcze w ten świat, gdzie będą faceci prawdziwi, którzy właśnie tych jaj dostawają i to do tej harmonii i równowagi wszystko wróci, że możemy też na was polegać, kaś tam. I, no i właśnie tacy odważni ludzie, którzy chcą wziąć tę odpowiedzialność za siebie, że nie ma na zewnątrz już pomocy, tam ksiądz albo guru, albo jakiś przewodnik za ciebie już nic nie zrobi, on ci nic nie zrobi, żadnego tam hokus pokus, to oczywiście ważne jest, żeby my korzystali z pomocy innych ludzi, ale on nie może się postawić nad wami, że on jest kimś lepszym, że on jest wyżej, że on jest nie wiadomo jaki rozumy pozjadał. Ja już widzę to bardziej jako pomoc bratersko, ręka podanie mojej bliskiej osobie i w momencie, kiedy jestem słabo, poproszę o pomoc innej osoby, pomóż mi teraz się trochę podnieść i trochę zaszczyku energii ci ta osoba drugą do tą ręką, podaniem ręki, ale nie dlatego, że ona jest lepszą, większą, więcej wie, tylko na poziomie ta komunikacja jesteś, jest okej, okay, jest okej okay, i rozwiązania szukamy. No i teraz, tak jak żeś ty to powiedział, te spotkania też nie chcę oceniać, nie chcę w ogóle w ta energia wchodzić, to sami już ludzie to gdzieś tam ocenią, jak to będzie, ale idę, ja chcę do takiego Ale świata oni iść, już to gdzie wiedzą, że to jest stary świat, zgnity, że to jest wszystko iluzja, no, fikcja. ale tam się teraz taka kumulacja robi, to na zachodzie to było 15 lat temu, oni też już to tam mocno teraz mają taki, że to już przegnite jest, a w Polsce to jeszcze się taki jest w tym roku, w zeszłym roku, zaczyna się to, jest to taki modne jeszcze, że nie ma tego, że ludzie tego jeszcze nie przejrzeli do końca, że ten love bombing, powiem tak, czyli te zrzucanie no, o tej miłości i tym świetle, godaniu, o tych wibracjach wysokich, po prostu to
wychodzi już jakby za taką granicę gdzieś tam i ludzie tracą się tym, bo zaczyna się ego ubierać w ta spirytualność, a wtedy jest najbardziej niebezpieczne. Bo ja chcę właśnie na spotkaniu mówić o tym, jak to rozpoznać wszystko, te identyfikacje, bo te ego jest tak przebiegłe, to jest tak jak w bajkach, jak złym się nie zwyciężyło, no to ubiera się zło w dobro, nie? W takie maski tego dobra, tego uśmiechu, tego wow, a w środku czujesz, no, że te osoby, które już wchodzą, tak jak żeś powiedział, że te osoby, niektóre osoby już nie umią być w przestrzeni innych ludzi, bo one już tak mocno czują, że za bardzo ich to drenuje energetycznie i nie mogą w tym akurat być, to jest normalne, ale też my już nabieramy coraz więcej zaufania do naszej intuicji i do przeczucia i do czucia tego, co tam po tej drugiej stronie tej maski jest, nie? Dlatego trzeba temu ufać, co my czujemy. Kobiety przede wszystkim mają takie mocne, bo teraz te, które się w cudzysłowie uzdrawiają, nie lubię też tego słowa, gdzie te, które dochodzą do tej swojej prawdziwej natury, gdzie nie odrzucają, tylko rozpoznają te swoje maski i te mechanizmy przetrwania, to one zaczynają wchodzić mocno w czucie i te czucie ich już po prostu nie zmyli i zaczynamy uczyć się tego zaufania do siebie, że choćby skały srały i wszyscy byli przeciwko mnie i godali, że tak nie jest, to ja wierzę temu, co czuję wewnątrz, co mi pokazuje to, co się tam na zewnątrz, czy u danego człowieka dzieje. Czyli wchodzimy jakby w prowadzenie intuicji, emocji i źródła, czy stwórcy boskości, w której my są zanurzeni, nie? Ja, Asia, ja się z tobą zgadzam do pewnego momentu, bo zgadzam się i nie zgadzam się. Bo jest jeszcze taki jeden aspekt. Ludzie walą z pozycji ego, z pozycji narcyzmu i oni myślą, że oni mają intuicję, oni myślą, że oni mają połączenie, oni myślą, że mają wiedzę, oni myślą, że mają świadomość, a tak naprawdę oni mają założone takie różowe okulary i ci ludzie tak naprawdę gadają sami do siebie. I teraz obej se, te dwa światy się rozjechały i to rozjechały się te dwie linie czasowe tak, że się w głowie nie mieści. Jedni ludzie są empatyczni, jedni ludzie czują, rzeczywiście mają połączenie te z górą, natomiast jest druga ta strona jako kontrast, ja? Czyli zaś mamy te białe i te ciemne, albo w drugą stronę, że my są ciemni, a oni są bioli, ja? Bo to tam bez różnicy. Chodzi mi o to, że właśnie jest ten kontrast i tamci ludzie godają tak naprawdę sami do siebie. Zwróć uwagę, ilu ludzi teraz na przykład ciebie, wiesz, krytykuje, jedzie po tobie jak po szmacie i no, jak popatrzysz na od nich życi tak z dystansu, to godasz sobie, kurwa, babo, chopie, ty godasz są do siebie. No, ja ci powiem tak, że wiadomo, że tak może być, że ktoś powie mi intuicja, ja teraz widzę w tobie, to też jest przesada, bo ja godam najbardziej, najważniejsze jest równowaga, we wszystkim jest najważniejsza równowaga. Bo dużo jest takich, że ja widzę w tobie, a ty masz tutaj coś, a ty się chory, a ty się taki, owaki, a ty srosz, a ty srosz jeszcze w pampersy. Nie chodzi teraz, tu chodzi o to, że ja na przykład mam coś takiego, że żaden człowiek nie ma prawa mi go dać, jak ja się go nie zapytam sama o to, żeby ktoś mi coś powiedział. Bo żaden, my nie mamy misjonować nikogo. My mamy po prostu czekać, jak ktoś, ja godam zawsze coś takiego, ty nie godaj o Bogu, ty nie godaj o jakichś tam wyniosłych rzeczy, tylko ty po prostu tak żyj, żeby ludzie się ciebie pytali. To jest do mnie taki motto, co ty, bo to po owocach poznasz tych wszystkich ludzi, po owocach poznajemy. Dlatego wiadomo, że będzie to zamieszanie, że będą godać, ja jest teraz w intuicji. Ja powiem szczerze o sobie, że właśnie dopóki nie rozpoznasz swojego gówna, tego kim żeś jest, że my są Hitlerami w tej swojej naturze też. My mamy taką naturę, ta czarno, ta ciemna strona. Ja bym chyba Himmler. No, jeżeli my tej ciemnej strony nie rozpoznamy w sobie i nie będziemy umieli ją tak jakby zintegrować, to będzie cały czas wyparcie i będziemy cały czas po tym wchodzić w taką, no, w taką samo, jakby to powiedzieć, bo teraz jest tak, że wszyscy się chcemy kochać, wszyscy chcemy być, chcemy być po prostu tacy doskonali, ale nie ma w tym tej równowagi, że mamy ta strona i ta w sobie, nie ma tego, że tamtej nie ma już, tak jest cały czas, ona jest cały czas, ale my ją rozpoznajemy i to nie znaczy, że my nią musimy żyć, tylko my ją wiemy, że ona jest. Nie? No ale obie, Asia, bo są taki, wiesz, tacy ludzie, takie mechanizmy i to jest łatwo teraz rozpoznać. Na przykład ludzi, którzy są w tym wyparciu, ja? Oni są idealni, oni tylko teraz udzielają rad innym i oni są genialni. Z drugiej strony są ludzie, którzy
Ja myślę, że tak samo jak ty i ja, już mamy na tyle pokory, że ja wiem, że chuja wiem. No ja też wiem, że już nic nie wiem. No i to jest, moim zdaniem to jest prawdziwe, to jest szczere. I tutaj wychodzimy z tej roli, wiesz, guru, nie wiadomo czego. Pewnie są pewne elementy naszego życia, które my na przykład przeszli, my doświadczyli. Na przykład ja przeżył bezdomność, przeżył jak to, że nie było co do gara włożyć. Kilka dni musiałeś sobie głodówki zrobić, żeby było. No kurwa, nie żeby było, no, że nie było co do gara włożyć, a taki No. przymuszonej. To są takie doświadczenia, z którymi teraz na przykład dużo ludzi będzie się borykać, a my możemy powiedzieć, stary, wyluzuj, chwyć trochę luftu, uspokój się, nie denerwuj się, to jest naturalny proces, który musi po prostu przejść. Ty to musisz zrobić, ja? I to nie chodzi o to, że powiedzieć, jakie jest tego wyjście i rozwiązanie, ale żeby dać przykład, może źle to godzą, ja, ale pokazać droga, że kurde, no do się. Wiem, Asia, że ty też żeś ogarnęła te tematy, o których ja teraz powiedział. Ty wiesz, co to jest spać w mrozie, ty wiesz, co to jest nie mieć co do gara włożyć, ty wiesz, co to jest po prostu zostać wyłączonym ze środowiska, sama sobie. Tak, wiem. I teraz to jest ten Dużo ciemny, rzeczy. tak, to jest ten ciemny las i ja myślę, że ludzie, którzy intuicyjnie wiedzą, co będzie się działo, co na świecie się może wydarzyć. I oni godzą, że to się wydarzy, ale to się może wydarzyć i ten plan jest taki bardzo mocny. Ale my to możemy jeszcze zmienić, bo my to są tendencje, które mogą być, ale my Ale możemy skóry to tego nie właśnie opadło, że to się zmienić. może wydarzyć, a nie, że to No. się wydarzy. A to są dwie różne No. rzeczy. I ja myślę, że właśnie teraz jest moment, żeby ci ludzie, nie dość, że już się bo my się dawno połączyli na tym poziomie mentalnym i ci, którzy nas słuchają, doskonale wiedzą, o czym my go domy, ale też warto się spotkać w realu, no jak przyjdzie ten cięższy czas, no to kurde, możesz do kogo się zwrócić, ja? Możesz możliwość zareagowania, możesz wsparcie. Tyś była na kolanach kilka razy i o cię podnosił. Ja był na kolanach kilka razy, to tyś mnie podnosiła i wtedy jest łatwiej, ja? Nie ma, żeś tak kurde typowo sama, ja? I czy tam typowo są. I ja myślę, że takie spotkania są mega, mega istotne. I teraz wszyscy, którzy chcą zmienić tego Matrixa na zasadzie napierdalamy się, walczymy, protestujemy, strajkujemy, to jest oczywiście wszystko dobre, jak najbardziej tak, ale moim zdaniem to jest taki wentyl. Ja? Spuszczają ciśnienie i w tym momencie i tak przyjdzie moment, w którym zostaniesz sam, a propos właśnie tego walczenia i rolnictwa, bo to jest taki temat ostatnio bardzo w Polsce i w Europie popularny, no to został zamknięty pewien Krzysztof. No i teraz ktoś tam z boku próbuje mu pomóc, ale on jest w tym sam, ja? Siedział, został posadzony, przyjechali po niego, wzięli go. No i teraz pytanie w imię czego? Po co? No właśnie, o to chodzi, że my musimy mądrze działać, a nie tylko iść na. Walka niczego nie zmieni. Walka jest po prostu tylko wyrazem tego, co my mamy w środku, bo my walczymy po prostu ze sobą, z tymi wszystkimi swoimi maskami, cieniami i to się uzewnętrznia na zewnątrz, nie? No ja, no i Asia teraz na sam koniec, ja, bo to już mamy trochę tego nagrania. Powiedz mi, czym ty byś, nie wiem, zachęciła ludzi, bo dużo ludzi już teraz jest w takim momencie, w którym nie wierzą, że są w stanie cokolwiek zrobić. Nie wierzą, że są w stanie cokolwiek zmienić. Uwierzyli w to, że Agenda 2000, tam, bla, 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 ona po prostu idzie jak czołg i nie są w stanie obrócić kart historii. Co byś powiedziała takim ludziom a propos właśnie tego spotkania, a propos tego, jak my się będziemy spotykać? No trudne to jest teraz to, co się pytasz, bo to jest, mogę tutaj długo o tym gadać, a chcemy już skrócić i no ja nie wierzę w coś takiego, ja nie wierzę, że to jest podane tylko nam na tacy, żeby my w to uwierzyli, żeby my się wystraszyli i żeby my to w jakiś sposób wypełniali naszą koncentracją na tym. Ja chcę zmienić bieg tego całego życia tym, że po prostu zmienimy koncentrację i pójdziemy w innym kierunku, w tym, czego my chcemy, naprawdę. I jest to do zrobienia, wiem o tym, wierzę w to bardzo, bo jest nas dużo i możemy zmienić to wszystko. Bieg wydarzeń możemy zmienić tym, że zaczniemy zmieniać w sobie wszystko. To jest najważniejsze.
No to Asia to i ona są koniec z domu tak od siebie, zawsze jak z grubej rury, bo zostało tam dokładnie 1,5 minuty. Więc podsumuję to nasze spotkanie. Jo pierdola, ja już nic nie chcę zmieniać. Ja już pierdola ten cały świat. Niech on kurwa jak jest zgnity, idzie w chuj, w pizdu kurwa i obda kibicować jeszcze szczewikiem. Poczekaj, jeszcze szczewikiem kurwa docisna, żeby stało się to jak najgibciej i myślę, że teraz te słowa, kiedy jego dom czuje i myśli dużo, dużo ludzi. Że ten moment przychodzi, to już się po prostu dzieje na naszych oczach i teraz my mamy eno nie przeszkadzać, a teraz nie walczyć, a budować coś nowego, coś innego. I teraz jak ja mam patrzeć na ten zgniły świat, to ja dziękuję bardzo i ja z tego wychodzę, biorę se giwera pierdolna w łeb, bo ja w tym nie chcę uczestniczyć. I on nie chce uczestniczyć w tym, jak Biden soro w pielucha, i on nie chce uczestniczyć w tym, jak nie wiem, kurwa, teraz mi gadają, że 50 płci. Nie wiem, czy teraz ja godzę z babochłopem, kurwa, czy z koniochłopem, osłą, kurwa, koniem, czy z kim jeszcze innym. Nie wiem, czy mam I on tutaj nie chce jakiś tego świata. ogólny. I on nie ma stąd. Ja chcę się No stąd dobra, ale ja też nie ma wyautować, stąd. albo druga strona. Jak już się nie będę stąd autować, to kurwa na moich zasadach, czyli na moich, twoich i wielu, wielu widzów, chcę ten świat zmienić. I z kuli tego jest to spotkanie. No tak, w pierwszym.